Konarczyk, numer 35, Owarków. Debiutant w takiej imprezie? Tak, w ogóle. W ogóle w ultra, czy w ogóle na rowerze pierwszy raz w życiu jedziesz? W ultra, no. A, myślałem, że cię w piątek nauczyli na rowerze jeździć, a w sobotę wystartowałeś. Debiutant w ultra, tak? Tak. No to, że tak powiem, na wysokiego konia wsiadłeś. Nie. Nie? No. Ale co, jak ci się to widzi? Tam? Jak ci się ten wyścig widzi? No, też nie, ale może być. Tak sobie to mniej więcej wyobrażałeś? No tak, no. Po górach już jeździłem wcześniej, ale w żadnym wyścigu nie brałem udziału. I co największą trudnością, myślisz, jest tutaj? Podjazdy. Podejścia. Wypychy, tak? A co ci najwięcej radości z tego wszystkiego sprawiło? No jazdy. Jazdy, no. Czyli w dół. W dół. No.
spałeś w łóżku, w plenerze, jak to rozwiązałeś? Schroniska. Schroniska teraz, dzisiaj kwatera. Znaczy wczoraj była kwatera, dzisiaj tak będzie. Dokąd jedziesz dzisiaj? Gdzie zamierzasz? Dzisiaj Wisłok Wielka. Do Wisłoka, tak? Tak. No to już daleko nie masz w sumie. A najtrudniejsza taka wyrypa? Podejście. Nie wiem, co to był za szczyt. Polico. Takie pokorzenia. Polico. To chyba to. Jak się tu znalazłeś? Jaka jest motywacja do tego? No, żeby coś sobie udowodnić. Że bez przygotowania można takie coś przejąć. A to jest bez przygotowania? 3 miesiące na rowerze nie siedziałem. No i co, odczułeś tą przerwę? Myślisz? No na pewno. A czy wcześniej to w ogóle też mało jeździłem, także... Tak w tym roku praktycznie w ogóle. No to rzeczywiście. Szacun. Tak, na świeżaka. Na hiperkompensację, jak to niektórzy mówią. To będzie niemożliwe, nie istnieje.
Jak rozwiązałeś sprawę spanie, jedzenie, picie? Spanie głównie schroniska. Tak, to dobre rozwiązanie. Tak, chyba najlepsze, bo jest dosyć dużo na trasie. Na wszystkim razie. Ja bym już to podłoga. Pokażę twój sprzęt szybko na kamerze. Nie dojeżdżaj do mnie. Ja powiedz, jak się sprzęt spisał. Widzę, że fulik. Odpukać. Nic się nie działo, drugi powiem. Uważasz, że to właściwy sprzęt na taką wyprawę? Znaczy, no, podjazdy trochę słabe, ale bardzo dużo na zjazdach nadrabiamy. Aha. Lubisz w dół. Lubię, lubię. Widać po rowerze od razu. Co, za rok się widzimy? Wiem, że to głupie trochę pytanie, ale... Raczej nie. Każdy tak mówi. No. Okay. Jakieś przesłanie dla ojca dyrektora do kamerki poproszę jeszcze. Żeby trasa była bardziej przejezdna. Dobra, fajnie, dziękuję za rozmowę w takim razie. Dzięki. Trzymaj się, powodzenia.